Na wniosek prokuratury rejonowej w Suwałkach sąd w niedzielę wydał postanowienie o zastosowaniu aresztu tymczasowego wobec podejrzanego o napad na 14-letnią mieszkankę Suwałk, do którego doszło przed tygodniem. Wcześniejsza sankcja w postaci dozoru policyjnego nie sprawdziła się. 20-latek nie pojawił się na komendzie w wyznaczonym terminie. Prokurator wystąpił do sądu o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Sąd rejonowy w Suwałkach taki wniosek uwzględnił. I dzisiaj prokurator sporządził list gąszy i zostanie ten list rozpowszechniony, opublikowany i zostanie wdrożona procedura poszukiwania podejrzanego. Do zdarzenia doszło 14 stycznia wieczorem. Do idącej ulicą 1 maja nastolatki podszedł młody mężczyzna i przystawił jej najpierw do brzucha, a potem do głowy. Przedmiot przypominający broń palną. Przetrzymując dziewczynkę usiłował ją zabrać do zajmowanego przez siebie mieszkania. O zdarzeniu policję zawiadomił przypadkowy świadek przechodzień. Dziewczynka, jak się okazało, znała napastnika i dzięki temu szybko udało się ustalić miejsce jego zamieszkania. Policja wkroczyła do lokalu i tam, prócz niego znalazła pistolet pneumatyczny, którym się posłużył. Na podstawie postanowienia sądu za Mateuszem Adamem Staweckim wydano list gończy i zarządzono jego publikację w mediach. Prokuratura wzywa każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego do zawiadomienia najbliższej jednostki policji. Jednocześnie śledczy ostrzegają, że za pomoc poszukiwanemu w ukrywaniu się lub ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat pięciu. Osobie, której informacje przyczynią się do zatrzymania Mateusza Adama Stabeckiego, śledczy gwarantują zachowanie anonimowości.